Zapraszamy na magazyn sportowy Flash. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was. Raków wygrywa z Górnikiem Wałbrzych 1-0. Paralotniarze z Aeroklubu Częstochowskiego z medalami Mistrzostw Polski. Skra po klęsce w Opolu chce się zrehabilitować przed własną publicznością. Raków Częstochowa w piątej kolejce zmagań o Mistrzostwo II Ligi Grupy Zachodniej pokonał na wyjeździe Górnik Wałbrzych 1-0. Bohaterem spotkania był Nigeryjczyk Joshua Bologun, który w 58 minucie spotkania zdobył zwycięskiego gola. Czerwono-niebiescy zachowali pozycję wicelidera. W tabeli prowadzi Bytowia Bytów, która zebrała 13 punktów i wyprzedza Raków o jedno oczko. Kolejny rywal podopiecznych Jerzego Brzęczka, Chojniczanka Chojnice, plasuje się na 14 miejscu i jak na razie zanotowała zwycięstwo, remis oraz 3 porażki. Panie trenerze, przed sezonem mówiliśmy wszyscy tutaj zgodnie, że pierwszych 6 meczów na początku sezonu będzie kluczowych do sprawdzenia, na jakim etapie jest Raków. Jesteśmy już po 5 spotkaniach, jesteście wiceliderem i z takiego stanu rzeczy należy być zadowolonym, bo przed Wami jeszcze mecz z Chojniczanką Chojnice i wracacie do Częstochowy, bo na 6 spotkań tylko 2 gracie u siebie i ten początek może być, mimo jeszcze przed tym meczem z Chojnicami, może być zadowalający. Na pewno patrząc na wyniki, na pewno jesteśmy zadowoleni, ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten sezon jest bardzo długi, jest wiele spotkań. Wystartowaliśmy na pewno bardzo dobrze, ale my musimy się koncentrować przede wszystkim na następnym spotkaniu i zdawać sobie sprawę z tego, że w każdym meczu bez zaangażowania w tej lidze punktów nikt za darmo nie będzie przyznawał. No właśnie, następny mecz, Chojniczanka Chojnice, już na pewno się przygotowujecie pod kątem tego spotkania. Co na dzień dzisiejszy, jakie założenia taktyczne będzie chciał Pan wprowadzić tak, żeby z Chojnic przywieźć 3 punkty? Patrząc na dzień dzisiejszy, na układ tabeli i sytuację Chojnic, na pewno jest to drużyna, która ma zdecydowanie mniej punktów niż powinna mieć, niż to wynikało z gry, jak również z personaliów. Wielu nowych zawodników na bardzo wysokim poziomie i na pewno jeszcze to widać, ta drużyna nie zaskoczyła, dlatego czeka nas to ciężkie spotkanie, bo Chojnice zdają sobie sprawę również patrząc to na tabelę, jak są to dla niej ważne punkty i na pewno jest to drużyna, która gra i utrzymuje się przy piłce, nie jest to drużyna, która gra jakiś chaos, ma w swoim składzie kilku zawodników, którzy grali w innych klubach czołowych w drugiej lidze, tak więc czeka nas ciężkie spotkanie. Myślę, że jesteśmy w stanie walczyć o punkty. Takim na pewno pojedziemy celem. Joshua Bologun w ostatnich meczach to postać numer jeden w zespole Rakowa, bo w ofensywie bez niego na razie ta drużyna, nie mówię, żeby grała gorzej, no ale to jest taka wartość dodana, jeżeli chodzi o jego postawę. Jak on się zaaklimatyzował tutaj w klubie? Jak widać, na razie jest wszystko w początku. No, ja myślę, że nie można tylko mówić o Joshule, to trzeba powiedzieć o całej drużynie, na pewno ta trójka obcokrajowców wniosła dużo dla drużyny, jest większa rywalizacja, poza tym ci zawodnicy, którzy są tutaj już w Rakowie dłużej, również podnieśli swój poziom i myślę, że na dzień dzisiejszy no, naszą siłą jest jednak kolektyw i jak na razie to wszystko w miarę dobrze funkcjonuje. Ja mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś załamania i drużyna dalej będzie grała z taką determinacją, z taką konsekwencją jak w tych pierwszych 5 spotkaniach. To teraz zmieńmy temat na kilka chwil. W piątek rozpoczyna reprezentacja Polski eliminację do Mistrzostw Świata w Brazylii. Pierwszy mecz z Czarnogórą na wyjeździe. Jak pan uważa, patrząc na dotychczasową krótką pracę trenera Waldemara Fornalika, czy z Czarnogóry będą w stanie Polacy wywieźć jakiekolwiek punkty, bo patrząc na skład drużyny przeciwnej, to tam grają naprawdę zawodnicy z najwyższej półki europejskiej. Oczywiście, że tam dla wielu z nas, chyba dla Polaków, dla kibiców, nazwa Czarnogóra może nie kojarzyć się z wielkimi zawodnikami, ponieważ jest to młoda drużyna, jeżeli chodzi o istnienie jako samodzielny kraj, ale ma w swoich szeregach wielu bardzo dobrych zawodników i na pewno to będzie dla nas ciężkie spotkanie, poza tym gorący teren. Z drugiej strony na pewno ten klimat wokół naszej reprezentacji w tych ostatnich tygodniach i miesiącach nie jest zbyt dobry. Ale historia pokazała, że właśnie w takich momentach, kiedy ten klimat i brak wiary i nadziei w reprezentację jest duży, to zazwyczaj ta reprezentacja pozytywnie zaskakuje i ja mam nadzieję, że tak będzie w piątek w Czarnogórze.
Na przełomie lipca i sierpnia członkowie Aeroklubu Częstochowskiego walczyli w paralotniowych mistrzostwach Polski. Walter Wojciechowski w kategorii sport wywalczył srebrny medal, natomiast Grzegorz Misiak wraz z grupą 303 zdobył brąz w klasyfikacji drużynowej. Z naszymi paralotniarzami rozmawiał Marcin Krupiński. Z nami Grzegorz Misiak i Walter Wojciechowski, paralotniarze z Częstochowy. Panowie, niespełna miesiąc temu wróciliście z Mistrzostw Polski w Macedonii. Zanim zapytam o wasze medale, które zdobyliście tam, wytłumaczcie, dlaczego Mistrzostwa Polski odbywają się jednak nie na naszym terenie polskim, tylko za granicą. W Polsce bardzo trudno jest zaplanować zawody i zrealizować je, dlatego że pogoda w naszym kraju jest bardzo niestabilna i dzisiaj mamy piękne słońce, dobre warunki do latania, jutro może ich nie być i 100 pilotów, których tutaj zaprosimy na zawody, może być zawiedzonych i nie wystartują, nie oderwą się od ziemi. Po przeprowadzeniu analiz związanych z warunkami meteo, z rozegranymi zawodami w Macedonii, po przeprowadzeniu ankiet Macedonia została wybrana na miejsce rozgrywania naszych zawodów, ponieważ ona rokowała największe możliwości oraz była miejscem, w którym jeszcze nie lataliśmy, jeszcze nie było granych Mistrzostw Polski w górach w Kruszewie. Dlatego większość pilotów zdecydowała się na to miejsce. Skupiając się już na zdobyczach, ty, Walter, dwa srebrne medale w drużynówce i w kategorii sport, Grzesiek w drużynówce brąz. Powiedzcie o poziomie tych zawodów. Czy właśnie jesteście zadowoleni ze swoich miejsc? Mogło być lepiej? To były bardzo trudne zawody. Pierwszy raz latałem w zawodach, gdzie po starcie w górach większość konkurencji rozgrywana była nad płaskim terenem. Z górami praktycznie mieliśmy tyle do czynienia, co startując i to wszystko. Potem wszystko rozgrywało się na płaskim. Bardzo trudno było po starcie. Wielu zawodników od razu po starcie lądowało i utrzymywali się w powietrzu najlepsi, a nawet ci, którzy dali radę utrzymać się w powietrzu, nie robili dobrego wyniku. Po kilku kilometrach padali w związku z tym, że warunki były nie takie jak zwykle, gdy latamy w Alpach, czy u nas na płaskim, u nas w Polsce. Tam było inaczej. Na niewielkich wysokościach termika była bardzo słaba, bardzo wymagająca i ci, którym brakowało cierpliwości, którzy się śpieszyli, którzy lecieli tak jak zazwyczaj lata się w górach, szybko do przodu, szybko, no to tutaj ta taktyka się nie sprawdzała i często nawet najlepsi piloci padali zaraz po starcie. Dla mnie to były trzecie zawody, w których startowałem. No i na trzecich się udało zdobyć drużynowo brązowy medal. Tak jak mówił Walter wcześniej, że no, to latanie tam było takie, trzeba było latać zachowawczo, trzeba było nie spieszyć się do przodu, trzeba było wykręcać wysokość, żeby zdobyć punkty i dolecieć do mety. Powiedzcie, ilu w ogóle jest pilotów właśnie w Polsce i na takich mistrzostwach Polski, ilu startuje? I jak w ogóle wyglądają takie zawody? Co jest oceniane? Jak przebiegają właśnie Mistrzostwa Polski? To były największe w tym roku zawody w Europie. Wzięło w nich udział 150 pilotów. Jeszcze w tym roku na żadnych europejskich zawodach nie było tylu ludzi. Z jednej strony to ciekawe miejsce przyciągnęło ludzi. Z drugiej strony to, że były to połączone Mistrzostwa Polski i Ukrainy. Otwarte Mistrzostwa Polski i Ukrainy, w związku z czym część pilotów przyjechała z Polski, część z Ukrainy i część z różnych innych krajów pilotów, którzy chcieli się ścigać razem z nami, no i właśnie tam w Kruszewie w Macedonii. W zależności od tego, kto je organizuje i jakie ma środki na zorganizowanie tych zawodów, zawody mogą trwać od 2 dni do 2 tygodni. Średnio jest to około 5 dni. W ciągu 5 dni puszczanych jest codziennie po jednej konkurencji. W naszym lataniu, w lataniu swobodnym, bezsilnikowym, to jest jedna konkurencja dziennie. Na zawodach w lataniu
PPG, czyli z silnikami, tam jest pięć konkurencji w ciągu jednego dnia rozgrywanych. U nas jest jedna konkurencja, polega ona na tym, że najczęściej tak jest, bo bywają różne, ale ta najbardziej popularna polega na tym, że wszyscy gromadzimy się w miejscu startu, o ustalonej godzinie start się otwiera i piloci kolejno, jeden za drugim, spokojnie startują sobie w powietrze, ponieważ na start mają przeznaczone około 2 godzin i gdy wszyscy wystartują, znowu o kolejnej ustalonej godzinie otwiera się tak zwany pylon startowy czy marker startowy i wtedy rusza dla wszystkich czas. Trzeba wlecieć lub wylecieć z tego pylona startowego i ruszyć na trasę. Reszta zadania polega na tym, że musimy nadlecieć nad zadane punkty. Może ich być 2, może być ich 10 i latamy sobie tak od punktu do punktu, zaliczając je po kolei, lądujemy na mecie. Kto pierwszy jest na mecie, ten wygrywa i kolejno według czasu i ewentualnie potem ci, którzy nie dolatują do mety, liczoną mają tylko odległość, którą przelecieli. Jeszcze powiedzcie na koniec, oprócz Mistrzostw Polski, jakie jeszcze zawody przed Wami w tym roku, bądź jakie przygotowania na przyszły sezon? W tym roku no to już sezon się kończy na zawody tak naprawdę. Odbywają się jakieś tam poszczególne w Słowenii czy we Włoszech, odbywają się mistrzostwa, tak jak Serial Cup. Teraz na przykład odbywają się w Hiszpanii, tak? W Hiszpanii Mistrzostwa Świata paralotniowe silnikami. Prawdopodobnie w przyszłym roku zawody odbędą się w Hiszpanii. Też w takim fajnym miejscu. Jest to miejsce, w którym też odbywają się często zawody. No i zobaczymy, no. Czas pokaże, pogoda. Tu najważniejsza jest pogoda. Żeby poćwiczyć to w Polsce, musi być pogoda na to, żeby można było polatać. A my za tą pogodą tak naprawdę podążamy właśnie do Europy. Jeździmy właśnie w Alpy Julijskie, w Alpy Włoskie, żeby tam się szkolić, no i być przygotowanym do kolejnych zawodów. Piąta kolejka trzeciej ligi grupy opolsko-śląskiej nie była udana dla piłkarzy JD Beskry. Częstochowianie przegrali na wyjeździe z Odrą Opole 0-5, a jedną z bramek zdobył Marcin Czerwiński, który jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa. W najbliższy piątek ekipa Jana Wosia będzie miała okazję do rehabilitacji. O godzinie 19.30 na stadionie przy ulicy Loretańskiej Skra podejmować będzie Odrę Wodzisław Śląski. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na to spotkanie. To wszystko w tym odcinku Flesza. Na kolejne zapraszamy w przyszłym tygodniu.